60 mniej więcej. Ta naklejka, proszę pana, to jest dobry numer tutaj, nie? Dobrze. Niedobrze, to akurat niedobrze. Biuro Bezpieczeństwa Portu na pewno nie powiesiło sobie znaków o taksowi. Dlaczego pan tu robi zdjęcia? Dlaczego pan o to pyta? Bo tu jest zakaz robienia. Sam to jest znak podniesie. Tak? Tak. To bardzo ciekawe, co pan mówi. Mogę poprosić pana dowód osobisty? Nie legitymuje się na podstawie bzdur, które opowiada stróż prawa. A na jakiej podstawie panowie tak uważacie, że tego obiektu fotografować z tego miejsca, w którym ja stoję, nie wolno? Pan jako stróż prawa oskarża mnie o łamanie prawa. Jaki przepis to... Ja powiedziałem, że pan łamie prawo. No mówi pan, że nie wolno mi fotografować obiektu. No to jeżeli mi nie wolno, to znaczy, że jest prawo jakieś zakazujące. Bo na podstawie czego pan mówi, że mi nie wolno? Because I said so. That's why. Rozmawiam? Tak, przy telefonie. Witam pana serdecznie, proszę pana, od razu się tłumaczę. Pana numer uzyskałem z sekretariatu sportu. Chodzi mi o taką rzecz. Czy ja dobrze się dodzwoniłem do osoby, która ma jakąś wiedzę albo odpowiada za oznaczenie obiektów portu, jeżeli chodzi o te gdańskie obiekty? Gdańskie obiekty, no nie bardzo rozumiem. Tam już panu mówię. Mamy przyczepione z numerami inwentarzowymi, o ile pamiętam. Jasne, już panu mówię, o co chodzi, to ja tłumaczę. Jest taka ulica, która się nazywa Ku Ujściu, ona tam prowadzi, kojarzy pan pewnie, nie? I na tej, na obiekcie właśnie portu gdańskiego eksploatacja zostały powieszone różne takie oznaczenia, które w obecnym stanie prawnym, no po prostu nie są zgodne z prawem. Ja właśnie chciałem się skontaktować z kimś, kto ma wiedzę lub w sensie odpowiada za to, co tam wisi na tych płotach, obiektach i tak dalej, no bo trzeba to zmienić tutaj, że tak powiem, prawo jest naruszane obecnie, a ogólnie no tak nie powinno być. I właśnie próbuję zlokalizować osobę, która w tej instytucji odpowiada za właśnie oznaczenia, jeżeli chodzi... No to powiem, będzie to na pewno trudne. Natomiast dobrze pana przekierowali, jeżeli chodzi o zarządzanie ogólnie obiektami. Dlatego, że tam mamy dwie rzeczy. Dostaliśmy informację o zmianach numerów na obiektach. Tak? Dopiero z geodezji. Więc musimy wykonać, tak powiem, tabliczki na tych obiektach, je powymieniać, że tak powiem. Tak? Rozumiem. Dobra, proszę pana... To mówię, dopiero proces trwa, to nie jest na zasadzie takiej, że to pyk, pstryk i się zrobi. Rozumiem, proszę pana. Dobra, to bo widzę, że pan ma jakąś tam wiedzę w tym temacie, ja nie chcę też panu jakoś zabierać specjalnie czasu. Chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że na tej ulicy Ku Ujściu powieszono znaki, tak zwane znaki zakazu fotografowania i filmowania tego obiektu. I proszę pana, tych znaków... Ciekawe. Tak, no właśnie, dlatego zgłaszam ten problem do państwa, bo z tego może być chryja, a widziałem już, że potrafią być poważne problemy, jeżeli ktoś takie znaki wiesza, ale problem jest dużo poważniejszy, bo znaki, które są tam powieszone, to jest kilkanaście znaków, to jest tablica o kwadrat o szerokości boku 60 cm i gdyby to był sobie tam jakiś tam byle jaki znak, to jeszcze pół biedy, ale to jest znak, który widnieje jako wzór w projekcie, nie w rozporządzeniu, a w projekcie rozporządzenia ministra obrony narodowej, który, uwaga, jeszcze daleko jest do wprowadzenia, nie było jeszcze uzgodnień publicznych i tak dalej, a ktoś, no nie dość, że powiesił te znaki i to powiesił tak według tego projektu rozporządzenia, to jeszcze... A może mi pan powiedzieć, w którym to jest, przy Ku Ujściu, to jest tam, gdzie jest... Proszę pana, na całej długości tej ulicy, to jest tam, gdzie jest ta stacja moja, nie wiem, czy pan kojarzy. Taka stacja moja, tam jest taka brukowa droga. Potem dalej ona prowadzi do Morskiego Uniwersytetu. No to już wiem, gdzie to jest. To jest ta druga strona, Ku Ujściu, tam gdzie jest Kador. Tak jest, tak proszę pana. I ona prowadzi, ta droga cała prowadzi do tego Uniwersytetu Morskiego. Uniwersytetu. A po lewej stronie tam jest też taki składzik odnośnie węgla. No, zobaczymy, bo ta
tam jest firma Kador, która jest zarządcą terenu, może oni coś tu... Ja panu powiem tak, ten Kador według mojej oceny, to ja tam widzę, on na sobie samym Kador i na opotowaniu swoim nie ma tych znaków, ale na całej długości tego portu, tego tam, gdzie te tory idą, bo one tam... Bo tam skład węgla jeszcze tak jest. Tam tory przechodzą z lewej na prawą stronę, one przez tą drogę przecinają i tam powieszono zdecydowanie za szybko. I o co tu chodzi? Już panu... Już chyba wiem, kto to zrobił. Dobra. Nie, no, ja panu powiem tak, bo chodzi o to, że te znaki nie mogą tam wisieć pod żadnym pozorem, ponieważ po pierwsze jest to używanie znaków, które jeszcze nie weszły w życie, do obrotu, to raz, to dwa, jest to... To nie są tereny zamknięte. Otóż to. Więc jakby pan mógł tam kogoś uruchomić i zobaczyć, dowiedzieć i tak dalej. To jest, wie pan, to jest pewnie 1,5 godziny roboty. Pewnie za miesiąc będzie te znaki można wieszać, bo prawdopodobnie to rozporządzenie wejdzie i tak dalej. Ale na teraz wygląda na to, że nie dość, że ktoś to powiesił, to jeszcze ktoś, kurczę, przed końcem, przed wprowadzeniem rozporządzenia chyba złożył zamówienie na takie znaki, a to już by była niegospodarność, wie pan? My się tym tutaj zajmiemy, jutro pojedzie tam administrator, zerknie na to, zrobi zdjęcia i po prostu skontaktujemy się. Skąd to pytanie? Co widzę? No, naklejka. Naklejka sobie może wisieć. Znaczy nie może wisieć, ale już wisi to wisi, nie? Ta naklejka. No. Ta naklejka, proszę pana, to jest dobry numer tutaj, nie? Nie dobrze, to akurat nie dobrze. Ale co ma wyjść, proszę? A o co panu chodzi? Niech pan powie, o co chodzi, bo ja do tej pory... A dlaczego, proszę pana? Niech pan powie, dlaczego. Nie ma czegoś takiego dlatego. Jeżeli jest tutaj coś takiego, to powinien pan przestać... Proszę pana, to jest znak, który powinien mieć umocowanie w prawie. Czy pan się ze mną zgadza, czy nie? Czy można sobie powiesić? Czy ja mogę sobie powiesić i powiedzieć, pan, proszę, od teraz proszę chodzić na gołej klatce piersiowej. Może i to dla pana będzie wiążące? Będzie taki prykas, to będę... Otóż to, proszę pana, nie ma takiego prykasu. Ktoś tutaj sobie zażartował i powiesił i teraz powinien mieć z tego poważne problemy powodu. No, ale ja wiem, dlatego to jest ta różnica, że ja wiem, a pan nie wie, nie? Także te znaki tu wiszą bezprawnie, proszę pana, dla pana wiadomości to pana informuję. To jest znak według wzoru z rozporządzenia projektu, który nie wszedł w życie i ktoś tu wisz, posługując się tym znakiem i sugerując, że pan i ja nie możemy stąd fotografować, łamie prawo w tej chwili. Ja już mam na koncie takie rzeczy typu wzywanie służb i zdejmowanie takich znaków, bo ktoś przesadza. No tak jest akurat, to dla pana informacji. Proszę bardzo. Dobry. Otóż nie ma, proszę pana. To, co tu się dokonuje, to jest przestępstwo. Są wywieszone znaki niezgodnie z prawem, według rozporządzenia, które nie weszło w życie. Za chwilę zostanie zgłoszone to do prokuratury. Zbierałem właśnie dowody, to jest nieprawda. Projekt rozporządzenia, który określa ten znak, nie wszedł jeszcze w życie, nie wiadomo, czy w ogóle wejdzie. Ktoś już się posługuje znakami z projektu, z oficjalnego dokumentu, który nie wszedł w życie. To jest nieprawda, te znaki mają być ściągnięte. I ja właśnie tego dopilnuję, że zostaną ściągnięte za jakiś czas. No proszę pana, ktoś pójdzie w kajdanki, no jak nie wolno sobie łamać prawa, nie może pan zakazywać. Nie pójdzie w kajdanki na pewno, że Biuro Bezpieczeństwa Portu na pewno nie powiesiło sobie znaków, o tak sobie. Proszę pana, dobra, pan mówił o zakazie, niech pan poda przepis o zakazie, który fotografowania ale tego ja nie jestem od tych od przepisów. Proszę pana, ja panu mówię, powiesili sobie o tak sobie, akurat rozmawia pan z ekspertem w tej sprawie i dokładnie to zrobili, powiesili od tak sobie. No nie wiem. Dokładnie tak jest, proszę pana. Nie ma tu żadnych zakazów. Ja panu na miejscu mogę pokazać, że tam przepis w życie nie wszedł.
pan tu robi zdjęcia? Dlaczego pan o to pyta? Bo tu jest zakaz robienia zdjęć. Tam to jest na pewno. Tak? Tak. To bardzo ciekawe, co pan mówi. Mogę poprosić pana dowód osobisty? Nie, proszę pana. Znaczy, może pan prosić, ale ja odmawiam panu do legitymowania się. Nie legitymuje się na podstawie bzdur, które opowiada stróż prawa. Ten znak nie oznacza niczego poza tym, że ktoś go tutaj wywiesił bezprawnie. Przestaje pan te zdjęcia robić? A dlaczego miałbym przestać, proszę pana, zdjęcia robić? To jest teren chroniony. Który teren jest chroniony? Ten, którym ja jestem? Nie, proszę... fotografuję. Ale... Dobrze, proszę pana, to może inaczej podejdę do tego, bo trochę nie rozumiem. Pan uważa, że nie wolno tego terenu fotografować. Aha! No to zmienia postać rzeczy, to możemy porozmawiać o tym. To możemy o tym porozmawiać w takim razie. Na jakiej podstawie pan tak uważa? Na jakiej podstawie panowie tak uważacie, że tego obiektu fotografować z tego miejsca, w którym ja stoję, nie wolno? Chyba jest nawet napisane. Ale wie pan, jak ja na płocie sobie napiszę, że panu nie wolno oddychać przechodząc koło mojego płotu, no to nie znaczy, że nie wolno, prawda? No jakoś pan dochodzi do tego faktu. Teraz to już pan sobie... No, otóż proszę pana to, pan też wymyśla teraz. Dobrze, to jaki przepis? Pan jako stróż prawa oskarża mnie o łamanie prawa. Jaki przepis? Ja powiedziałem, że pan łamie prawo. No mówi pan, że nie wolno mi fotografować obiektu. No to jeżeli mi nie wolno, to znaczy, że jest prawo jakieś zakazujące. Bo na podstawie czego pan mówi, że mi nie wolno? Na podstawie czego? Dobrze, na podstawie czego pan mówi, że nie wolno mi? Ja wie pan co, tam nie będę, nie mam ochoty ani potrzeby panu filmowania. Na jakiej podstawie twierdzi pan, że mi nie wolno? No bo przyjechał pan do mnie nie jako jakiś facet ze stacji benzynowej, tylko jako stróż prawa. Rozumiem, że jak stróż prawa mówi mi, że nie wolno, to znaczy, że uważa, że jest zakaz filmowania, a więc ja to łamię prawo. Dlatego teraz jako obywatel, który znam swoje prawa, proszę pana o wskazanie przepisu, który ja łamię. Który łamię przepis? Prosta sprawa. No ale proszę pana, to jest tabliczka. Tabliczka to nie jest prawo w Polsce. Tabliczka nie... Jak pan jeździ po drodze i jest jakiś znak, na przykład niebieski 30, to nie oznacza, że ja nie mogę jechać powyżej 30, bo musiałby być na białym tle z czerwoną obwódką, nie? I to jest napisane na podstawie ustawy i w rozporządzeniu. I dlatego pana pytam o to. Pan mówi, że jest zakaz. Okej, rozumiem pana pozycję i pytam, który... przepis mi tego zabrania. No to jest proste pytanie. Nie mam do pana od pana jakichś wymagań, nie wiadomo jakich, tylko takie, żeby mi pan wskazał, który przepis ja łamię, bo ostatecznie do tego to się będzie sprowadzać. Pan musi podać przepis, który ja łamię, żeby mówić o zakazywaniu mi czegokolwiek. Bo jak pan nie poda, to jak dojdzie do jakiejś potyczki sądowej, to wtedy sąd powie, ale wie pan co? No dobrze, no to na jakiej... Zwróciliśmy panu uwagę, ale nie może pan mi zwracać uwagę na zakazywać czegoś, co mi wolno. Bo pan mi teraz zakazuje, wskazuje na istnienie zakazu, którego w rzeczywistości nie ma. Pan twierdzi, że jest, ale no pan jest tutaj w błędzie po prostu. No. I jeżeli... Mogło panu dowodzić mi to, że tutaj nie ma tego. Ale wie pan co, pan teraz oczekuje ode mnie dowodzenia niewinności. To chyba jest nie tak, nie? To jak pan zakazuje, ja do pana nie przyjechałem, nie mówiłem tego i tamtego czegoś, tylko to pan przyjeżdża i mówi, że jest zakaz. Więc jeżeli pan mówi, że jest zakaz, to po pana stronie leży ciężar dowodu. W ogóle poprosiłbym o jednego pana, z panów okazanie legitymacji, jak podejmujecie wobec mnie interwencję. Panowie. Nie nagram tej legitymacji, bo nie wiem, z kim rozmawiam. Jestem trochę zaniepokojony, że stróże prawa próbują zakazać mi tego, co mi wolno. Chciałbym zobaczyć legitymację, jakieś przedstawienie się, czy coś. Jak pan się nazywa? Pan... Dziękuję panu. Jak pan nagrywa, to pan nie mówi moich danych, tak? Znaczy, wie pan, ja mogę jak nagrywać, mówić cokolwiek mi się podoba, o ile to nie jest łamanie prawa. Ja żadnych pana danych nie udostępniam, ani niczego, aczkolwiek wydaje mi się to wysoce niepokojące.
wysoce niepokojące, że ktoś mi zakazuje i mówi, że jest zakaz nagrywania i filmowania. No dlaczego tak mówi? Nikt nie wskazuje przepisu. No jak, nie wiem, zatrzymuje pan kogoś do ukarania go mandatem na drodze, no to pan wie przecież, nie? Że jest znak, który mówi o zakazie wjazdu, parkowania, tam zatrzymywania się czy postoju i pan jest ostatecznie wskazać, gdzie taki przepis się znajduje. Dlaczego tego nie słyszę teraz od panów? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo takiego przepisu, proszę pana, nie ma. Właściwie ja panu powiem, co powinno się wydarzyć, nie? Powinniście panowie podjechać do zarządcy tego obiektu i zapytać go, na jakiej podstawie wywiesił te znaki zakazu fotografowania, sugerując, że z tego miejsca tego nie wolno. Ja panu powiem, na jakiej podstawie. To jest łamanie prawa, to co tutaj się odbywa. Na takiej podstawie, na podstawie samowolki prawnej. Czy w czymś jeszcze panom mogę pomóc? No, musielibyśmy zobaczyć pana dowód. Ale dlaczego? Proszę pana, ja nie łamię tu prawa, ani nie popełniam żadnego przestępstwa, ani wykroczenia. Więc dlaczego stróż prawa chce ode mnie dowód, skoro ja nie popełniam przestępstwa i wykroczenia? Być może pan będzie świadkiem. Być może, jak pan powie, że ja będę świadkiem w sprawie o wywieszenie znaku zakazu niezgodnie z prawem, to ja panu się natychmiast legitymuję, ale nie być może. Musi pan powiedzieć, czy ja będę, czy nie. Jak będę, to panu podaję dane. Tak? Słucham? Ja nie wiem, co pan zrobi z tym materiałem zdjęciowym czy filmowym. No i jakie to ma znaczenie, skoro ja legalnie filmuję? Co to ma za znaczenie? No taka usługa, Google Street View. Pan podjechał... Poproszę pana dowód w celu spisania danych, w celu pan będzie świadkiem, w celu wyjaśnienia Dobrze, proszę pana. Nie mam przy sobie dowodu, podaję panu dane. To może mi pan, może tego... Nie mam aplikacji, nie mam aplikacji. Podam panu dane, w systemie pan zobaczy, że ja to ja, jeżeli pan ma ten, jak to tam się nazywa, terminal. Podaję panu dane, wszystko będzie zgodne z prawem zresztą. No nie muszę nosić dowodu przy sobie, ani nie muszę aplikować. No więc właśnie. Więc bardzo nieładnie jest ogólnie mówienie, że jest zakaz, którego nie ma, nie? Bez sprawdzenia, bo pan tego nie sprawdził, że... Nie. Mogę panu podać PESEL, jeżeli pan sobie życzy. Poproszę. 07. Sytuacja jest przedziwna, że pan siedzi w samochodzie. Trochę mnie pan traktuje jak jakiegoś, nie wiem, neptka, nie? Powinien pan wyjść do mnie normalnie przeprowadzić, a nie z samochodu. Co to jest, że ja jestem jakiś tutaj, podjechałem pod budkę z kebabami, czy podchodzę, czy co? Adresu panu nie podaję. Nie ma potrzeby podawania mojego adresu. A, bo pan będzie chciał mnie wzywać jako świadka ewentualnie. Dobrze, to podam. Zapomniałem, że będzie potrzebne ewentualnie do wezwania. Kod pocztowy. Prosiłbym o przysłanie mi zawiadomienia, co w tej sprawie się dzieje, tak? Bo pan tu powiedział... Może pan tak robić, że podjeżdża pan do kogoś i mówi, że jest zakaz foto, którego nie ma. No. Zobaczył pan tabliczkę, okej, wisi tabliczka, ale to nie jest znak drogowy, który jest udokumentowany gdzieś w rozporządzeniu obowiązującym. Ja panu więcej, ten znak jest w projekcie rozporządzenia, które nie weszło w życie. Ktoś tu sobie go używa bezprawnie, no ale takie jest życie. Niestety. Pan nie ma rodziców? Słucham?
986. Dziękuję. Wyślemy na adres. Bardzo dziękuję. A pan bardzo bym prosił, żeby pan przyjechał. Ale czego, tutaj? Nie, no niech pan nie żartuje sobie ze mnie, proszę pana.